Jak sobota, to tylko do Lidla, na zakupy, tani parking, ram, pam, pam, pam. Coś pokręciłam. Jesteście gotowi na to? No cześć. Posłuchajcie, sprawa jest taka, że od kilku dni mój status zawodnika brzmi kontuzjowany. Prawda jest taka, że narobiłem sobie niemałego przypału i bardzo nie chciałem nagrywać tego epizodu Niedźwiedziej Masy. Pomyślałem, że w tym tygodniu nawet możemy to pominąć, ale z drugiej strony dotarło do mnie to, że część z was musiała mierzyć się już z tym problemem. I chyba będzie spoko, żebyście wiedzieli, jak radzić sobie z kontuzją. O tym będzie dzisiaj, ale najpierw zrobimy zakupy, bo trzymanie diety to bardzo ważny element powrotu po kontuzji. Nasze ciało musi mieć białko, musi mieć kalorie do tego, żeby móc się dobrze regenerować. To jest częsty błąd, że ludzie będąc na redukcji od razu próbują ucinać swoje kalorie, żeby nie przytyć. Pamiętajcie, ciało potrzebuje kalorii i białka do walki z przeciwnościami losu. Ależ to powiedziałem, pięknie. Przeciwności losu. Pięknie, kochanie. Co ty łapiesz jak dzikus? Bo tego nie było nigdy w Lidlu. Dobre makro? Trzeba było czekać na dzień amerykański. No bo muczo białka. Było białka dla kulturystnej serenki. Kulturystnej, tak? Tak, dokładnie tak. I tego nie wytniemy? Nie. Powiem wam, że odkryłem przynajmniej dla mnie nowość. Skyr islandzki, pitny. Bardzo dobry dobijacz białka. Generalnie jak się jest na niedźwiedziej masie, to je się różne rzeczy, żeby nabić kalorie. I czasami brakuje białka, bo kaloryczne rzeczy rzadko mają białko, więc skyr. Chyba tak z czystym sumieniem mogę polecić. Nie wiem jeszcze jak smakuje, ale makro ma kozak. No powiem wam, że kontuzja to zawsze przybijająca wizja. Nawet dla tak doświadczonego zawodnika jest zwyczajnie smutno. A skoro jest nam smutno i nie powinniśmy obcinać kalorii, to ja na taką sytuację nie znam lepszego leku niż czekolada. A w tym wypadku czekoada. Nasza koleżanka Ada ma cukiernię i wpadliśmy do niej na kawałek solidnego bloku czekoladowego. No, blok czekoladowy zamiast treningowego to też nie jest źle. Dużym challenge'em w okresie kontuzji jest to, żeby skupić się na pozytywnych rzeczach. Ja wiem, że to brzmi strasznie populistycznie, ale no taka jest prawda, że mamy prosty wybór. Albo możemy siedzieć na dupie i być smutni, albo możemy siedzieć na dupie i być w miarę weseli, więc trzeba dostrzec te pozytywy, że ten czas, kiedy nie trenujemy, możemy poświęcić na inne rzeczy, które dają nam dużo radości. Nie ma się co mazać, no. W sensie i tak musimy swoje odczekać, więc lepiej czekać z uśmiechem na twarzy i spędzać czas jakościowo. Na przykład tak jak teraz, jesteśmy razem na spacerze i będziemy mieli wspomnienie z bardzo fajnego wiosennego spaceru, zamiast rzucania sztangami na siłce. No nie jest źle, prawda? A co ty tak lubisz sobie po krzewach lubisz pochodzić? Tak. Pocierać jak niedźwiedziczkę tak. Jako posiłek przedtreningowy, bo uwaga, pierwszy raz od 7 dni idę na trening. O treningu, w sensie sposoby treningu podczas kontuzji powiem wam na treningu. A tymczasem zjadam sobie kanapeczki. Karolina też ma kanapeczki. I oglądamy Formułę 1, Drive to Survive. Taki nowy serial na Netflixie. Dla wszystkich petrolheadów zdecydowanie polecam. Prawie tak dobre jak Team Natural. Serio. Mm.
No i jesteśmy na takim moim pierwszym rozpoznawczym, rozruchowym treningu. I odnośnie treningu będzie najważniejsza rada, jaką chcę Wam dać w związku z przechodzeniem przez okres kontuzji. A mówiąc o kontuzji, może w końcu powiem Wam konkretnie, co mi się stało, ponieważ moja kontuzja bardzo skutecznie uniemożliwiła mi optymalną strategię powrotu na pełne obroty, o której chcę powiedzieć Wam na voiceover. Otóż podczas ciężkiego treningu siadł, gdzie robiłem 220 w seriach, nie będę ukrywał, trochę się podjarałem i zbyt agresywnie rzuciłem się do przysiadu i wtedy coś mi strzeliło w odcinku lędźwiowym. Prawdopodobnie bardzo mocno naciągnąłem albo przyczep najszerszego, albo coś w prostomikach grzbietu i to skutecznie uniemożliwiło mi trenowanie. Musiałem odłożyć sztangę i pójść do domu. A także skutecznie uniemożliwiło mi optymalny powrót po kontuzji. I o tym optymalnym powrocie chcę Wam teraz opowiedzieć w voiceover. Najważniejsza rada treningowa, którą daję moim podopiecznym, gdy podczas raportu meldują kontuzję, brzmi: pracuj naokoło. W sumie najpierw mówię, żeby odpoczęli kilka dni, a jeśli to się nie poprawia, wówczas trzeba szukać pracy naokoło, czyli czasami jest tak, że jeśli w naszym ciele jest jakieś bolące miejsce, jesteśmy w stanie trenować inne partie bez narażania tego miejsca. Priorytetem jest to, żeby nie narażać, nie zbliżać się do tego bolącego punktu w naszym ciele, dać mu się goić, ale jeśli jest to jakiś lekki problem w barku czy też w bicepsie, nie ma powodów, dla którego nie możemy trenować brzucha czy też nóg na 100%. Więc pracować naokoło, bo siedzenie i patrzenie się w ściany na dłuższą metę naprawdę nie pomaga. Także gdybym mógł, to prawdopodobnie jakąś część mojego ciała trenowałbym z normalnym, 100% obciążeniem. Przykładowo, jeśli byłaby to lekka kontuzja barku czy też ręki, wówczas siady, ciągi, to szłoby normalnie. Ale odcinek lędźwiowy to jest na tyle perfidne miejsce, że no w zasadzie skutecznie uniemożliwia trening. I w tej sytuacji zostaje mi full body workout, takie lekkie, pompujące. Ale dzisiaj na treningu pompa jest nieprzeciętnej jakości i to bardzo dobrze wróży. To pokazuje, że ciało jest głodne treningu, że mięśnie chcą wrócić tam, gdzie ich miejsce. I mam nadzieję, że w następnym epizodzie Niedźwiedziej Masy widzimy się już z pełnym obciążeniem treningowym. Na pełnej, jak to się mówi. No to na koniec lecimy podsumowanie. Najważniejsze punkty z tego epizodu. Jeśli trafi Wam się kontuzja, to pierwsza rzecz, zachowajcie pozytywny mindset. Siedźcie na dubie z uśmiechem na twarzy. Druga sprawa, nie obcinajcie kalorii zbyt mocno. Jeśli macie na masie wysoką kalorykę, 5-6 tysięcy, owszem, wówczas kilka procent po tłuszczu, po węglowodanach można się cofnąć, ale nie za mocno. Kolejna sprawa, jeśli to możliwe, pracujcie naokoło. Zostańcie w treningu i róbcie inne możliwe dla Was rzeczy bez narażania kontuzjowanego miejsca. I tak pomyślałem, że dodam jeszcze jedną radę. W sumie ona jest oczywista, ale lepiej to dodać, na wszelki wypadek. Jeśli kontuzja utrzymuje się dłużej niż kilka dni, wówczas pójdźcie do dobrego fizjoterapeuty. Jeśli fizjo nie pomoże, pójdźcie do lekarza, ale niekoniecznie do rodzinnego. Pójdźcie do lekarza sportowego, bo lekarz sportowy raczej zna się na rzeczy, a rodzinny będzie kazał siedzieć Wam i patrzeć w ściany. Tego nie chcemy, prawda? I jeszcze jedna najważniejsza sprawa. Teraz dla odmiany będzie do wszystkich zdrowych. Proszę, doceniajcie to, co macie. Nawet jak Wam się nie chce iść na trening, to doceniajcie i bądźcie wdzięczni za to, że możecie pójść na ten trening i że możecie go zrobić z pełnym zdrowiem, bo ze zdrowiem jest tak, że jak bardzo je trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto je stracił. Prawda? No. To ten. Wdzięczność. Chodzi o wdzięczność. To jest taki klucz do bycia szczęśliwym człowiekiem. Widzimy się już zdrowi, mam nadzieję, w następnym epizodzie z Niedźwiedziej Masy. To Niedźwiedzia łapa w górę i do zobaczenia. Mariusz Mickiewicz, Team Natural. Peace out.